Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Rogalik95, a to jest kolejny odcinek z mojej pogadanki na temat różnych spraw w Counter-Strike'u. Na początku chciałbym wam wspomnieć, abyście zasubskrybowali ten kanał, jeżeli content mój wam się podoba, ponieważ to bardzo motywuje mnie do dalszej pracy, a 85% z was ogląda mnie bez aktywnej subskrypcji na moim kanale, co pokazuje analityka. I później, jeżeli chcecie, kliknijcie łapkę w górę pod tym filmem, ponieważ 400 łapek w górę, a wrzucam wam pojedynek 1 vs 1 z Pasią, czyli reprezentantką Alsen Team Female. A już przechodzę sobie do naszego kontrowersyjnego tematu, jakim są kobiety w CSGO. I mianowicie musimy zadać sobie pytanie, czy są to profesjonalistki, czy maskotki. Obecnie na polskiej scenie Counter-Strike Global Offensive mamy dwie organizacje, które zatrudniają żeńskie dywizje. Są nimi Alsen Team oraz Red Fox Gaming. Do niedawna swoją żeńską dywizję posiadała także organizacja Universal Soldiers, a zawodniczki, podobnie jak ich koledzy po fachu, posiadają swoje strony fanowskie, tak zwane fanpage, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Regularnie dodawane informacje potwierdzają, że działania na scenie CSGO Female cechuje spora aktywność. Do europejskich organizacji, które w swoich szeregach zatrudniają dziewczyny, możemy zaliczyć chociażby Alternate Attacks, Epsilon Gaming czy Fnatic. Czy kobiety w polskim e-sporcie mają rację bytu, czy stworzone dla nich warunki do rozwoju i rywalizacji są chociażby zbliżone poziomem do tych, jakimi cieszą się mężczyźni? Mam nadzieję, że dam radę wam na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć. Jeżeli ktoś z was chociaż w małym stopniu interesuje się polską sceną Counter-Strike'a, to na pewno nie umknął mu zespół Alsen Team. Dziewczyny grają ze sobą już od dłuższego czasu z coraz większymi sukcesami. Zespół zawiązał się w 2013 roku, a jego trzon stanowi Alina, Arina Duraj oraz Julia Bullet Girl Kurzyńska. Po różnorodnych rotacjach w składzie do zespołu dołączyły Agnieszka Pasia Olejnik, Izabela Worti Partyka i Aneta Fantazja Koper, która kilka miesięcy temu zastąpiła w ekipie Patrycję Louis Goszczyńską. W 2015 roku Alsen Team Female otrzymał szansę zagrania na dużej scenie przed polską publicznością Intel Challenge Katowice, a emocje towarzyszące kwalifikacjom do tamtej imprezy były niesamowite. Na kilka dni przed pierwszym meczem jedna z zawodniczek trafiła do szpitala, przez co ich występ stanął pod znakiem zapytania. Na szczęście playerka szybko wróciła do zdrowia, w dzień pierwszego meczu usiadła za klawiaturą, a już po kilku spotkaniach okazało się, że dziewczyny będą mogli wystąpić w finale Intel Extreme Masters Katowice Challenge 2015. Z rozmów z przedstawicielami drużyny wiem, że przygotowania do takich turniejów dziewczyn z Alsen Team idą zawsze pełną parą. Dziewczęta bardzo dużo trenują tak, aby jak najlepiej zaprezentować się we wszystkich spotkaniach i we wszystkich meczach. Niestety w tym roku na Intel Extreme Masters Katowice Challenge 2016 nie udało awansować się dziewczynom do finałów. Można zatem powiedzieć, że dziewczyny przygotowują się do turniej równie dobrze jak faceci. Trenują po 8-9 godzin dziennie, a czasami, żeby pogodzić to z sesją, naprawdę potrzeba na to bardzo, bardzo wiele czasu. Pomiędzy 23 a 26 marca dziewczyny zagrają na Copenhagen Games, czyli wyjeżdżają do Kopenhagi na LANa i mam nadzieję, że uda im się zagrać dobry turniej. Po rozmowach z przedstawicielami różnych organizacji, którzy w swoich szeregach mają dziewczyny, czyli dywizję female, wiem o kilku minusach, jakie się z tym wiążą. Mianowicie menadżerowie nie chcą inwestować w takie drużyny, ponieważ uważają, że nie warto, a polska scena w Counter-Strike Global Offensive Female niestety nie istnieje. Istnieje tylko scena, jeżeli uda nam się wybić na europejską skalę, ponieważ w Polsce nikt praktycznie nie jest w stanie zagrozić jednej drużynie, jaką jest Alsen, a jeżeli jakaś drużyna powstaje, to ze względu na większy event i rozpada się po kilku tygodniach grania. Oczywiście dziewczyny nie mogą liczyć na zbyt wiele od swoich sponsorów, ponieważ ludzie nie chcą inwestować w scenę żeńską, chociaż cieszy się ona niemałą popularnością. Niestety na minus jest również to, że dziewczyny częściej kłócą się od mężczyzn. Z tego co słyszałem od różnych przedstawicieli różnych grup, dziewczyny bardziej drą koty i bardziej starają się udowodnić swoje racje niż mężczyźni, ponieważ mężczyzna, jak wiadomo, może coś przełknąć, a dziewczyny nie za bardzo i zazwyczaj kończy się to kłótnią, przez co wiele drużyn, wiele organizacji CSGO Female rozpadło się i ani widu, ani słychu. Przykładem tego
była organizacja Universal Soldiers, która po prostu się rozpadła. Opiekun tej drużyny dostał po prostu zwykłego SMS-a, w którym było napisane: dziewczyny się rozpadły. Po przykładach, jakie wam przytoczyłem, czyli Allison Team Female oraz Universal Soldiers, to możemy zdecydować sami, czy dziewczyny w CSGO są profesjonalistkami, czy maskotkami. Mam nadzieję, że sami zdecydujecie o tym i napiszecie mi to w komentarzu, także pamiętajcie, jeżeli materiał wam się podobał, to klikajcie łapkę w górę pod tym filmikiem, pamiętaj, zasubskrybuj ten kanał, ponieważ mnie denerwuje, jak patrzę, że 85% was mnie ogląda, fuck, jak nie ma subskrypcji, ja po prostu... Czajcie to, jest po prostu... Jak zobaczyłem to, że w ogóle 85% was nie subskrybuje, to po prostu... Masakra, nie? Po prostu... Zwariowałem, nie? W pewnym momencie. Dobra, nieważne. Dzięki wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobał i mam nadzieję, że będziecie oglądać inne moje materiały. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, na razie, siemanko. Pozdrowionka. Peace.